Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. W kwietniu pojawił się film z Dluxem i streamem z aplikacji. Chciałem sobie porównać aplikacje tych dwóch produktów i tam zdecydowanie fajniej aplikował się trim. Łatwiej się docierał, plus tego, że można go zostawić bez docierania. W sumie Dluxa też dłużej odparowuje. Dzisiaj chciałem Ci pokazać właśnie trwałość tych dwóch produktów, jak one się zachowywały, jeżeli chodzi o hydrofobowość i trwałość na folii carbon. I teraz tak, w tamtym filmie podkreśliłem, o ile pamiętam, to, że trima mi trochę zabrakło i powstały mazy. Mówiłem czy nie mówiłem? Chyba tak. Nie, tam wtedy jeszcze nie mówiłem, tam pisałem. Więc tak, słuchaj, zapraszam Cię do dalszej części filmu. Tu będzie pierwszy skok, to będzie jak po trzech dniach. Pierwsze mycie, chyba tak, pierwszy, tak, myłem go po trzech dniach, albo pierwsze sprawdzenie hydrofobowości, już nie pamiętam. I tam pokażę właśnie, jak dużo zabrakło mi w sumie produktu, jeżeli chodzi o trima, i zostały mazy. Carbon niestety dużo ciągnie. Ale zobacz, jak wyglądał test, jak produkty ze sobą konkurowały.
Trim od początku do końca taflował. Zdecydowanie mniej zostawiał wody. I teraz tak, Dlux wyglądał jakby lepiej przy cieniu. Z tego względu, że było go więcej, może dlatego, ale Dlux przyciemnia srogo. Trim zresztą też. Kolejna rzecz, ostatnie namaszczenie, czyli tam było 27 albo 28 sierpnia. Tak, sierpnia. I tam zrobiłem dogłębne oczyszczanie. Przez ten okres w ogóle nie dotykałem żadną ostrą chemię. Mycie, spłukanie, przetarcie i to wszystko. Nie wczuwałem się. Nie wczuwałem się. Chciałem to zrobić tak, jakby Kowalski sobie zarzucił i tak tylko używał. Tam były naprawdę osady kamienne po chemii, które naprawdę potrzebowały miłości. Teraz tak, reasumując tak naprawdę produkty, porównując je razem do siebie, to tak naprawdę wielkiej różnicy nie ma. Wielkiej różnicy nie ma, tak naprawdę ta różnica jest znikoma, bo produkty cały czas siedzą. Mnie osobiście już nudził się ten test, one by jeszcze siedziały pewnie drugie tyle, bo jak widać przyciemnienie cały czas jest, one cały czas tam są. Za to uwielbiam te produkty, ale stwierdziłem, wskakuję z hardkorową chemią. Film zresztą z oczyszczania karbonu do aplikacji kolejnego jakiegoś szuwaksu pojawi się za jakiś czas. Propozycję tu wyświetlę, jakby ktoś wrócił do tego filmu, bo pojawi się najpierw ten film właśnie Trim versus Dlux albo Dlux versus Trim, a później pokażę film, będę chciał pokazać film z dogłębnego czyszczenia karbonu, jak ja to robię w folii ogólnie, bo kiedyś gdzieś wpadło takie pytanie w komentarzach czy gdzieś na Facebooku, zresztą nieważne, nieistotne. Skoczyłem z ostrą chemią i zobacz, to okazał się większym twardzielem, jeżeli chodzi o hardkorowe chemie i usuwanie tych powód, można powiedzieć. Zdecydowanie widać, został trim. Przyciemnienie po stronie trima, miazga. Przy druksie no usunęło go, można powiedzieć, prawie że całkowicie. Ale cieszy mnie to, bo kolejny produkt, który tu wskoczy, fajnie sobie go porównam na miejscu, gdzie jest powłoka i na miejscu, gdzie nie ma powłoki. Także jak dla mnie, jeżeli miałbym kupić coś na folię matową, na karbon, zdecydowanie wybrałbym Trima. W ogóle to jest mój ulubiony produkt, jeżeli chodzi o plastiki. We wnętrzu też. I pojawi się film. Pojawi się film z detailingowego czyszczenia wnętrza, albo już był. Nie wiem, albo już był. Tak czy tak propozycja się wyświetli. Zdecydowanie odporniejszy na chemię. Ja byłem pod wrażeniem. Mówię, kurczę, po stronie Dluxa tak naprawdę było większe przyciemnienie. Tak jakby było go więcej, a tu pomimo, że mniej produktu poszło, Trim po prostu przetrwał. Ostre WSR-y, ostre piany, czochranie, naprawdę takie dogłębne czyszczenie na maksa z pędzlem, z gąbkami. Nawet wskoczyło APC na wkrętareczce, żeby delikatne, APC oczywiście delikatna szczotka, żeby naprawdę dogłębnie doczyścić folię, żeby mieć czyste sumienie, aplikując kolejny produkt na folię, żeby kolejny test był rzetelny. Więc moim osobistym, subiektywnym zdaniem, jak dla mnie, na chwilę obecną w dalszym ciągu nie zmieniam zdania co do Trima. Dla mnie jest mistrzem, jeżeli chodzi o plastiki. Super. Przyciemnienie, aplikacja, docieranie, trwałość i wykończenie.
jest rewelacyjny, więc osobiście jakbym miał wybierać do plastiku, wybrałbym Trima. Druk jest świetny, na felgach siedzi też obłędnie, na Wolwiaku też niedługo będę kończył test. Drugi sezon chyba się już kończy, jest tylko na wewnętrznych ramionach, na stronie wewnętrznej ramion, więc swoje też przetrwał, a chemii przyjął mnóstwo. Ale jakbym miał wybrać do plastików, wybrałbym właśnie Trima. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!